Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariancholo z tej strony, kłaniam się. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak działają moje procesy myślowe i moce obliczeniowe, no to proszę bardzo, jesteśmy na portalu czeskom, gramy Rapida 10 plus 0. Zagram sobie, zagram, moi drodzy, obronę francuską. Spodziewam się D4, odpowiem D5 od ręki. Który wariant się pojawi na szachownicy? Skoczek tutaj na C3. Z tego co wiem, to wariant Vinavera, goniec B4 jest ruchem. I go właśnie wybiorę. Skoczek D2, no nie pozwala już na goniec B4. O, wtrącony szaszek, w porządku. Mogę zagrać C3. Mogę tak naprawdę rozładować napięcie. Nie wiem, czy to wybić hetmanem, czy skokiem, prawdę mówiąc. Wrócił. Okej. No to strzał. Strzał, bo skoczkiem bić nie możesz. Wisi mi tutaj. No nie wiem, czy to już trzeba było chyba sieknąć właściwie. Tu, ale nie mam skoczka D7, żeby przygotować C5. No może i tak, bo faktycznie to nie było głupie, bo ja teraz no, stoję z tym dziwacznym gońcem na D7. Dziwacznym gońcem. No C5 z tego co wiem jest ideą. A może w ogóle zagrać tak. Bang, bang, cyk, pchnie. Biciu. O, z tymi prawami tu uwaga, bo on wtrąci jakieś nie wiadomo co z kosmosu, chłopie, i będzie. Dobrze, skoczek cały czas podwiązany. Zawsze będę mógł zbić, jak będzie potrzeba. Wisi goniec. No i dobra, w porządku, wisi tutaj. Jakoś z tego wybrnąłem, nie jest to moja ulubiona linia, ten Vinaver, żeby to było jasne. Ale on chyba jakoś zagrał tak niekoniecznie optymalnie, mi się wydaje. No nie wiem, chyba trzeba rozwijać figury, znaczy nie wiem, no wiem właśnie, że trzeba rozwijać figury. Pozycja jest równa, równo w materiale, te same figury nam zostały po czarno-polaku. Struktura pionowa nienaganna po obu stronach, nie ma żadnych izolaków, dublaków. No dobrze, goniec G5. Ja chyba w ogóle wrócę, goniec E7, nie chcę tutaj mieć problemów. Nie chcę też grać H6 G5. No to już mi nic nie da, tak? Rozegram mu skoka i to tyle. Chyba, że goniec D6, jak nie podwiąże. No, goniec D6. Chyba, że goniec G5 teraz. Goniec G5 teraz. Ale jak goniec G5 teraz, to ja mam taki strzał. Bang, bang, check i bzding. No, goniec G5 teraz będzie niedobry. Dobra, zagrał D5. No, wymieniamy się. A to nie jest dobry ruch. Czy jest? No bo coś tutaj na końcu mam, nie? Bang, bang, bang. No nie, może się też złapać na taką pułapkę. No nie, no nie świruj. Nie, 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 ja po prostu nie wierzę w to. Jeżeli on to zbije, to ja nie wierzę w to, nie? No nie wierzę w to. O, 1800? 1800? Jak oni wbili taki ranking tutaj? Nie, no to od razu dziwna sprawa. Ja pamiętam, jak grałem tego speedruna 1500, 1600. Męczyłem się strasznie tam. No nie była to jakaś złożona taktyka. Jednoruchowa taktyka. Trz, uderzenie z odsłony. Szach z odsłony. Uff, ostro. Ostro. No nic. Jedziemy dalej. No dobra, i teraz gościu... No on już wie, o co chodzi dokładnie. Tylko on teraz mówi, tak, upolowałeś mi hetmana, to se kurde bele poczekasz. W porządku, ja mam czas jeszcze do 16. Co tam u was, dobrodzieje? Ostatnio pytaliście mnie, czemu nie streamuję Untitled Wednesday. Zajęcia mam, kurczę, wiecie, i tak nie za bardzo spina mi się to z czasem. Szkoda. Może dzisiaj uda mi się trochę później dołączyć. Zobaczymy. No dobra, myślał i wymyślił, że trzeba jednak przyjąć ofiarę. No hetman leciał anyway. No, okej, okay, będziemy męczyć bułę. Nie powinienem tego wrzucać już, że nagrywam takie coś, ale no, jakby wam to powiedzieć. No będę grał do końca, no co mam teraz, przerwać nagranie i co?
Tu nie chcę podchodzić. No hetman źle stoi. Hetman źle stoi. Okej. Okej, no chcę F4 zagrać. Chcę zagrać F4. Wygonić skoczka, być może przyjść z szaszkiem. No jest po partii, tak? Czy nie? Oczywiście, tak też mógł zagrać, wisi mi tutaj. Ha, mogę zagrać tu. Połączył wieżę tym samym, oczywiście ma to sens. Zagram tak, po bronie tu, wieża tu, ja zagram tu, on wieża tu. Ja aha, nieważne, nie było tematu. A jak zagra wieżą tutaj, ja po prostu leję do końca i tyle. Jestem z wieżą do przodu. O, ciekawostka. Ciekawostka się tutaj maluje. Ojej, będziemy męczyć bułkę. Pomęczmy troszeczkę bułkę. Bułkie. No myślałem, że jednak coś powymieniamy, ułatwisz trochę żyć. Dobra, zaraz zagram G5. Zaraz zagram G5. Pogonię tego. A, no to to. To idę w to od ręki, chłopie. Nie, no nie będę chyba was męczył tą partią, co? Czy chcecie zobaczyć? W ogóle nagrywam film i gadam z wami. Chcecie zobaczyć, jak to realizuje zwierzę więcej. Nie no, bez jaja. No jeszcze podstawię pewnie, jak znam życie. Ha, kurde, balans, to by było ciekawe. Kurde, balans, tu chcesz przyjść z skoczkiem, tak? I don't give a damn. G5 chciałem zagrać, to zagram. Chciałem zagrać G5, to zagram. No spoko, no. Spoko loko. Nie wiem, co mam właściwie grać. No wszystko tu wchodzi. Wszystko tu wchodzi. Tu skoczek zechce przyjść zaraz, ale to nie ma znaczenia absolutnie żadnego. No ale takie taktyki, żeby się nabierać na takie taktyki, no takie męczenie teraz będzie oczywiście. Jak najbardziej. To pole przytrzymam. No nie ma czym grać. Nawet to by wygrywało na to. No jasne. No jasne. A nie, no jasne, że tak. Zamykamy wszystko. Keep it closed. Po co tego gońca mu rozgrywać? Najszybsza realizacja. Coś powymieniać prawdopodobnie. Coś tam powymieniać. No ten skoczek w ogóle tutaj jest durniem już w tym momencie. Skoczek jest durniem. Wjeżdżam na ósemkę, na jedynkę. No, spoko. Nie ma co. No i on to gra dalej. On ma prawo. Ma prawo oczywiście. Ma prawo, ma lewo. Dobra. Chłopie. Ja mogę wszystko. Tutaj. Mogę wszystko. Jak to przewalę, to po prostu rzucam szachy, żeby było jasne. Nie? Rzucam szaszki. To przewalam. Bicie, bicie. No nie no, jak to można przewalić, chłopie? Nie da rady. Nie da rady czegoś takiego zrobić. Tu, tu. Jeszcze bawimy się oczywiście, to nie straszne. No do końca trzeba być czujnym, jak ta ważka. Strzał, strzał. Szczał, szczał. Dobrze. Tiugram. Męczenie po prostu straszne. No właśnie. Czyk. I siądę na tych pionkach i będzie po grze. Będzie po grze. Będzie pogrzeb. Tak. Tiu. Tiu. To tiu. No. Takie historie.
się piszą. Tu ma wolniaka, więc... Tu ma wolniaka z skoczkiem jeszcze. Podejdziemy wyżej. Tu mam wolniaka, proszę pana. Mm-hmm. Tak. I teraz pionek jedzie. No nie, no realizacja. Co ty nagrywasz, Maria? No nagrywam takie gnioty, jak widzisz. Gnioteusze. Czy ja mam tu jakiegoś mata? Poprawność będzie 200%, podejrzewam. O, w porządku. Widzę szacha, szacha dam. Tutaj. No poprawność straci tutaj na procentach, ale to nie szkodzi. Tyle wolnych pionów, że można... O, jeszcze nawet nie ten. Nie bił skoczka. Nie bił skoczka, bo i po co? Twierdzi, że nie ma sensu. Teraz wziął, dopiero zobaczył, że skok wisi. Jakim cudem oni wbili te 1800 tutaj? I don't know. Nie mam zielonego pojęcia. Tu chcę zagrać w kolejnym. Piona i tak nie powstrzymasz. Czek, dorabiam. Czek, dorabiam, hej. Graj do końca, tak, licz na pata. No zapatuje cię na pewno. Tak, jakim cudem, ja się pytam. Chłopie. Ach, jeszcze dał szacha. A skurczysyn, nie spodziewałem się, prawdę mówiąc. Nie spodziewałem się totalnie, że dasz szaszka tutaj. Nie spodziewawszy się. Trzeba przyznać. Trzeba przyznać. Gdzie tu jest mat? Gdzie tu jest mat? Gdzie tu jest mat? Nie wiem. Gdzieś niedaleko. Gdzieś niedaleko jest mat. Proszę państwa. Dobra. Mat w kolejnym, tak? Kolejnym czy nie? Jeszcze nie. Oj, męczenie było straszne. Ależ tam będzie przeoczonych szans. Miałeś mata, Marian. Miałem, no, to prawda. Nieraz, nie dwa. Nieraz, nie dwa, a teraz jest trzy. Bęk, bęk. Ojej. Ojej. Nie, no, nie będę z nim grał. Przesady. No, jeden błąd się, przeoczenie się wda. Tutaj było przeoczenie. Na 2200, człowieku. No ale serio? O to posunięcie. O to posunięcie. D5 błąd i to jest w ogóle tragiczny błąd, a to jest tym bardziej. Jeszcze hetman bije D5, to dobry ruch. Bicie skoczkiem jest błędem. A bicie hetmanem nie jest błędem? Sorry, że tak przymulałem tą realizację.